Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku z gry Counter-Strike Global Offensive na moim kanale. Gramy dzisiaj sobie na skrzydłowym i lecimy po globala. Hello my friend. Gramy sobie oczywiście z randomami, jesteśmy na pierwszym meczu, na łapie jeden nuk. No i dobra, i zobaczymy jak nam tutaj pójdzie ludzie. Podróż do globala jest tutaj robiona, ale brakuje jeszcze tych paru meczy. Dobra, mamy dwa fragi dla mojego sojusznika. No ale pierwsza runda ugrana. Jeżeli wam się materiał spodoba, no to dajcie łapę w górę, subskrypcję, dzwonek powiadomień. A my lecimy, mag 10, granaty bierzemy. Rzucamy tutaj pomp, tą pakę, czy z paką. W sumie mogę z paką biec na tej mapie. I ogień, nie? Wyjadę szybko tymi drzwiami, może pyknie. U, nie pykło, bo niegoś przyjarał delikatnie. A też dostał lekko obciera. A szkoda teraz wyłapą. Dobra, goście mają zero. Goście mają naprawdę zero. Za BS-u leży. A tutaj na dole jest łap. Czego on nie powiedział? Dobra, udało się ugrać. Myślałem, że on tam na rampie gdzieś na górze się kręci, nie? Mamy 2-0 aktualnie, więc nie jest źle. Dobra, teraz możemy zagrać kałacha. Gramy bez kevlara na głowie, więc troszkę ryzykownie. No ale próbujemy. Gość rzuca mi pakę, żeby nie biegać tutaj, żeby biegać sobie po fragi. Ale dobra, mogę grać. Jak gość ciśnie, to i pakę mogę grać. O, granat oczywiście. Jeden leży. Leży drugi. No i nie udało mu się zagranie na fragi. Jeszcze pakę podłożę. Oj, perfekto. Mamy kasę na kolejne rundy. Ryzykowne było to, że grałem bez hełmu na tym kałachu. No ale nie udało im się trafić. Ponad. Ziomek cię pyta, skąd ja jestem? No to mu mówię, że z Polski, on jest z Ukrainy. Ulala. Kolega z zagranicy. Bliski nam. Jest strzał za WP. No i obity z kałacha. Pięknie ludzie, 4-0 dla nas. No takie wingmeny to można grać. Ogólnie w tych wingmenach jest w miarę łatwo. Jak ktoś ogarnia, jak się ma kogoś jeszcze, co ogarnia gierkę, to większość tych meczów się wygrywa. Dobra, nawet chłop sobie streamuje tutaj. Patrzcie tu jaki wariat. Dobra, idziemy dalej. Bang. Bang. Te drzwi wysadzą oczywiście. A, teraz podpali chłop. Double. Jeden leży. Okej, double door. Mam set. No jest magiczny headshot. Myślałem, że gość mnie wyciągnie tutaj tym pikowaniem, ale mu nie wyszło. No ciężko mu było na blisko ogarnąć gościowi, jak ktoś mu podjechał na te drzwi, nie? A on był za WP-ą, więc taką pozycję ciężko jest tutaj przypilnować. No ale wchodzi. Bind, pick X. Dobra, za chwilę sobie to zbinduję, bo teraz trochę czasu śmignęło. Smoke rzuca teraz. Tutaj palak, tutaj smoke. Dobra, czekamy. No, jeden leży już. Możemy go zgasić, gość za BS-em jest. No, za drzwiami poszedł. Ej, myślałem, że go tam widziałem za drzwiami, bez kitu, a to jednak za BS-em był. Ajajaj. Bind, pick X, pick R, clear decals. To jest mega spoko akurat komenda. Ją jak najbardziej polecam. Bo to jest to, że czyścicie sobie krew ze ścian, nie? I wam tak dużo to nie zasłania. Ja ogólnie dopiero wstałem, tak w sumie, i ogarniam dopiero odcinek. Oj, chłop za WP przestrzelił się. Dobra, leży. 6-1, za WP nie trafił dwa razy. Ta WP to chyba nie jest dla niego. Ta WP to chyba nie była dla niego stworzona. Paki nie udało się podłożyć, ale i tak mamy maksa kasy, więc luzik. Co? 7-1 może być, nie? Na dwie rundy później pistoletówkę ugrać i mamy ten mecz. Jak tak się mecz będzie dalej tutaj toczył, więc spoko wynik całkiem. Lala, szybki szocik. Nie dał mu się nawet zastanowić. Aj, drugi mnie zabił. He's on ramp. Dobra. Ojoj, panika gaming, co ten chłop robi? Co chłop tutaj szaleje, nie? Minus 40 jest gość. Żeby trafił. Ej, ta WP średnio u niego działa ogólnie. Tych automatików troszkę klikał, z tej AWP gość tak jakoś tak. Z digla on dużo zabijał, z digla mu wchodzi. Nie, czemu gość pleców nie robi czasem, nie? On to granatę rzuca. Dokładnie, były plecy, wyczuł go.
Good Alf, pierwsza mi... ta... pierwsza zmiana do przodu dla nas 7-1, więc zobaczymy jak będzie teraz w drugiej. Mam nadzieję, że też się uda ich łatwo wyklikać, bo jakoś takiego większego oporu u przeciwników tutaj nie było. Dobra, USP-ek. Ja z USP-ka jestem słaby, ja na pistoletówkę jestem słaby jak Virtusi, więc tutaj ludzie ode mnie nie wymagajcie jakichś milionów fragów. Muszę więcej na deathmatchach tymi pistoletami pograć. Kiedyś coś z nimi klikałem, teraz jakoś tak nie wychodzi to. Powiem wam, że nawet siadło. Myślałem, że nie wejdzie, ale tu jednak jest głowa pierwsza. Ajajaj. Druga, ej, no na pistoletach mi dzisiaj wchodzi. Co jest grane? Nie mam pojęcia, ludzie, ale chyba jednak się nauczyłem tych pistoletów. Wczoraj graliśmy na live'ie, ale troszkę mnie to zdenerwowało, bo wczoraj mieliśmy wygrane mecze i je przegraliśmy. Dobra, 8-1, ostatnia runda. Runda meczowa, 5 minut mamy po pierwszym meczu, nieźle. Zagrajmy agresywnie. Leży jeden. Leży drugi, no i good game, ludzie, 9-1 dla nas. Więc wynik jak najbardziej na plus, dobra. Najwięcej MVP dostałem, 7, najwięcej zabój z pistoletem, tak, bo on tym diglem dużo grał. Goście na shifcie tutaj grali, Ninja i Mistrz Demolki, dobra, nie ma jeszcze globala, lecimy z kolejnym meczem. No i dobra, moi drodzy, jesteśmy w kolejnym meczu, tym razem przyszło nam zagrać na short daście. Hello my friend. I gramy dzisiaj tutaj z tymi graczami, z Bersko Baskanem i Twisterem. Ogólnie goście dobrze strzelali na rozgrzewce, więc może być tutaj ciężko. Może być jeden z tych cięższych meczów. No właśnie, a jak mówiłem, jest easy head on main. Ja sobie go zmutuję, bo i tak nie zrozumiem co on mówi, bo ma ten mikrofon nie najlepszej jakości. A będzie może krzyczał. Dobra, tutaj jak jest, teraz dwóch na niego wychyliło. No jest jeszcze po tobie. Jest po tobie. Ogólnie ciężko, ciężko będzie się grało na nich, bo ci goście naprawdę ładnie strzelali już przed chwilą, więc może być przegrana. Ja standardowo na forsie gram sobie Maka 10, bo wydaje mi się, że to jest bardzo mocna broń i się nadaje akurat na tą mapę. I zobaczymy, jest jeden gość tutaj. Dojeżdżamy go oczywiście. Jak mamy Maka 10, to gramy na dojazd. Tutaj czysto. Jest gdzieś mida od środka, scoutem tutaj próbuję jeszcze skanować. Sobie uciekamy. O! Dobra, mamy dwa fragi. No i widzicie, mówię, że Mag 10 za blisko jest kozakiem, ale goś mnie prawie przeskanował. Goś tam próbował tą beczkę skanować, no ale mu nie piekło. Mój sojusznik stał z tyłu, więc... no kolego, bierz się do gry, my friendo. Bierz się do gry, 2-0-1 aktualnie. Będzie ciężko, z nim będzie naprawdę ciężko. I się nie szykuje jakiś łatwiejszy mecz. Próbuję od dołu, gość nas tutaj od boku też zachodzą. Na dwie strony. 1-0. Leży. Dobra, jeszcze jednego gościa mamy. On będzie tutaj. Daje się już? Jest. Mam side. On pomoże mi dzisiaj. Dobra, udało się, ale ludzie, no. Czemu ten gość tak gra z tyłu? Tutaj trzeba grać szybko. Tutaj trzeba grać naprawdę szybko, ludzie. Na tych short mapach. Bo później będzie problem, jak goście porotują. 3-0-1 aktualnie, mam statystyki. 2-1 dla nas. No ale jak chłopy zaczną im mową przyciskać nas, to my to przegramy. Mamy gościa na blisko z ABS-em i dalej, patrzcie, nie mam pomocy. Nie mam pomocy, że jakoś wbieg bari fragi walną, nie? O Jezu, ma 8 HP tylko. Niedobrze, niedobrze. Kombinuje, ale mu to nie wychodzi. Widział go, widział go. Behind the boxes. Ma go tutaj na blisko. Cień było widać. Chociaż może tu mapa jakoś tak dziwnie przeskoczyła. Wydawało mi się, że było widać cień gościa, ale no, nie jestem pewny. Dobra, taktyk. Gość jest taktykiem, próbuje podchodzić. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, ludzie, mamy zrobioną rundę. No, przegrana runda, bo gość tutaj troszkę mi nie pomógł. Zobaczymy jak będzie teraz. Palak poszedł od nich, palak od nas, jest nade od nich, nietrafiony. Możemy sobie troszkę poskanować, tu możemy rzucić granata teraz. Bęk, sprawdzić pozycje wszystkie, tam się dać. Czysto, jest gość z ABS-em, to jest drugi. Dobra, udało się ludzie dwa heady strzelić, ale... jednego heada, ale był problem dalej, 19 HP tylko, więc no... ledwo, ledwo. Dobra, ładujemy Kewa. Tyle akcji się działo, że aż się zaplątałem tutaj, masakra.
3, 2, 1, no i jedziemy, ludzie. 6 tysięcy mam aktualnie. Gość w każdej rundzie padł, tak? Nie, no coś tam przeżył. Dobra, mamy dwóch od środka. Ten obity już jest, też jest po nim. Ale jeszcze w głowę trafił, jeszcze w głowę trafił. Dwójkę w jednej linii się nigdy nie biega tutaj, bo jak widzicie, przeciągasz full auto. No i się kończy później pajacerka. Dobra, 7-0-2, 4-2 dla nas. No, wynik nie jest zły póki co, nie, ale... Ale tu będzie problem jeszcze, tu jeszcze będzie problem na tej mapie. Bo oni do tych najsłabszych nie należą. Da się to jakieś bokiem obejść. A tu ich nie widać. Nie no, ja nie umiem na tych mapach kombinować, gdzie za dużo kombinuję. I my na tym się wyłożymy, patrzcie, im dłużej jesteśmy tutaj na miejscu, to jest większa szansa na wtopkę. Oj, obici. Wiemy, gdzie są, jeden ma pompkę, więc na blisko nie możemy podchodzić, no to umaga. Drugi jest z magiem z tamtej strony. No i patrzcie, jeszcze Heda strzelił mojemu. Dobra, 5-2 dla nas, jest paka podłożona. Jest, więc Golda musimy ekonomię poprawić mojemu sojusznikowi, bo chłop, pieniędzy nie ma. Dobra, jest 5-2. Nieźle, nieźle to idzie. Zobaczymy, jak będzie po CT. Poszedł też do przodu. Znaczy tutaj podbije tędy. Tam się nie wcelowywuje już, bo widzę, że poszło palenie, pyk. Tutaj czysto. O, jest za samochodem od CT. No nieźle, no nieźle zagrał. Teraz go zraszują, nie? Jak jest dwóch na jednego, to jest zawsze rush. O nie! Nie, ten gość jest tragiczny. Trafiłem najgorszego teammate'a, jakiego mogłem trafić. Ale kieruje póki co, więc nie jest źle. Dobra, dalej mamy USP-ki, nie? Zobaczymy, czy teraz wejdą heady. Przedtem wchodziło, ale teraz... Nie wiadomo. No i teraz gościowi siadło w głowę. 8 HP. A już jest, ludzie. Unlucko. Dobra, jeden obity, ale nic z tego, 68 jej. No gość musi strzelić dwa heady, no ja w niego nie wierzę. No ale próbujemy. Tamty ma 40 HP, o Jezu, nie, to nie może się udać. Jak gość reloada robi na openie, no tragedia. Dobra, gramy FAMAS, a nie FAMASa, chciałem zagrać PMA. Dobra, musimy zagrać na spokojnie teraz, musimy zagrać na spokojnie, może się uda jakiegoś heada strzelić. Jest 5-4 dla nas jeszcze, ale ten wynik nam ucieknie, ludzie. Powiem wam, że to nie jest wygrany mecz, jak tutaj mi nie wejdzie zaraz. Gość ma jedynie 3 fragi, to jest bardzo mało. Nawet na tyle rund. Jest paka. No i czego nie ma pomocy? Czego nie ma pomocy? Co ten koleś robi? Jezu, ludzie, udało mu się głowę strzelić, ale to takim cudem, że to jest masakra. O, panie, ale fart. Goście kewlarów nie mieli, nie? To jest też plus. Dobra. On mi FAMASa wyrzucił. Dobra, dzięki za tego FAMASa. No nieźle, goś ugrał rundę i się poczuł. Dobra, 6-4, 6-4. Ciężki mecz, naprawdę ciężki mecz ze względu na teammate'a. O, idą od dołu. Dobra, jeden leży. Dobra, może się goś rozstrzela jeszcze. Dobra, udało mu się, dwa fragi zdobył, więc nice. O, jest ciężko, dobra, 7-4. Próbujemy, próbujemy. Niech goś strzela, nie, niech goś strzela. Lepiej, żeby strzelał i ugrywał te rundy, niż ja teraz mam strzelać. Ja sobie poradzę, ale ten gość, no, nie bardzo, póki co, i trzeba uważać. Dobra, podchodzimy tutaj na open. Dalej goś klika, ty, co się stało, co się stało, nie mam pojęcia. Fragi wchodzą od mojego teammate'a. Dobra, aktualnie, oni te scouty grają, te scouty ich tutaj chyba troszkę w tym meczu rozwaliły, nie? Ale no, nie wiem, no, taką mieli taktykę. A że taktyka nie pykła, no to trochę słabo. Dobra, lecą smoki, nie wiem po co. Ten gość już się poczuł, nie? On myśli, że to jest już easy win. Ale taki kombeczek będzie robiony i będzie pograna. Dalej, jeden leży, a ten drugi obity jest chyba. No i dokładnie, GG. Dobra, może teraz będzie global, ludzie. Wygraliśmy 5 meczy pod rząd. Dużo mamy inny ratio Omega na tych wingmanach.
A czy to będzie global? Zobaczymy zaraz. Tutaj się nam tabelka ładuje. Zostaliśmy MVP. No i globala jeszcze nie ma, moi drodzy. Jeszcze nie ma, no ale to już jest koniec odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to dajcie łapę w górę, subskrypcję, dzwonek powiadomień. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.